Paweł, jakie konkretnie różnice są między poszczególnymi modelami? Szklaneczka, na przykład z ciepłym mleczem. Poduszki powietrzne masujące udar. I to rozkłada się nie byle jak, bo rozkłada się do pozycji zero gravity. Pozwól, że pokażę Ci te różnice, zaczynając od foteli z tej grupy kompaktowych, tych mniejszych modeli. Więc widzisz tutaj trzy fotele masujące. Jest to Piccolo, Rico, Bello 2 z marki Massaggio. I na nich Ci zaprezentuję te właśnie różnice w funkcjach, możliwościach. Więc jak zobaczysz tutaj bliżej, podejdziesz, to Massaggio Piccolo ma dwie poduszki masujące, które tutaj się skupiają na masażu ud, ale przede wszystkim ma masażer, który pracuje od szyi przez całą linię kręgosłupa aż po pośladki. Czyli ma taką funkcję L-shape, czyli ten masaż prowadzony jest w tym dłuższym zakresie. Ma trzy programy automatyczne, trzy techniki masażu, więc bardzo podstawowy, mały, kompaktowy, fajny fotel. Przechodząc dalej, mamy Massaggio Rico i tutaj główna różnica jest tak naprawdę w masażerze na łydki, więc on jest tutaj chowany, więc obracając go mamy do dyspozycji masażer, który masuje łydki, skurcz, rozkurcz mięśni, te poduszki powietrzne tutaj zapewniają, oczywiście też podpierają nam łydkę, dając taką wygodę. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o może mniejszej funkcji, mniej ważnej, ale mamy uchwyt na kubek, tudzież szklaneczkę z czymś na przykład dobrym jak ciepłe mleko, ale też i port USB, który pozwoli podładować telefon czy inne urządzenie. Natomiast z ważniejszych funkcji, z drugiej ważnej funkcji to jest masażer na plecy, czyli mamy podwójny masażer w tym momencie. Jest to masażer na górne partie, który jest dodatkowo ogrzewany i on pracuje od szyi tutaj po właśnie odcinek piersiowy i drugi masażer, który skupia się na dolnych partiach kręgosłupa i pośladkach, czyli też funkcja L-shape, czyli ogrzewanie, podwójny masażer i masażer na łydki. To są te główne różnice między Piccolo a Rico. Idąc dalej, mamy Massaggio Bello 2, czyli model troszeczkę bardziej rozbudowany. A o co? A otóż o możliwość rozkładania. Te fotele się nie rozkładają. Massaggio Bello otóż rozkłada się do pozycji zero gravity, więc tej wygodniejszej pozycji, bardziej większą intensywność dającej, ale i też przyjemność. Również jest tu chowany, obracany masażer na łydki, czyli podobnie jak w Rico, ale w tym modelu znowuż cofamy się do masażera, który jest tylko pojedynczy, natomiast nadal działający od szyi przez cały kręgosłup aż po pośladki, czyli z funkcją L-shape. Widać tutaj też poduszki powietrzne masujące uda, także główna różnica to jest właśnie to rozkładanie. Wszystkie fotele mają opcję Bluetooth, czyli można swoje urządzenie podłączyć do fotela i w nim z głośników tego fotela odtworzyć swoją muzykę relaksacyjną. Także to są główne różnice, najważniejsze w grupie foteli masujących właśnie tych kompaktowych.